Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest już trzecia sesja z Persony 3 Portable oraz Holender. Moment. Ósmy odcinek, że tak powiem. Tak sądzę, nie jestem pewien. Tak czy siak, ostatnim razem doszliśmy na 16 piętro Tartarusa i zajęło mi to 4 odcinki. I całe szczęście udałem się tam, gdzie chciałem się udać, ale jakbym mógł jeszcze wyżej pójść, to bym poszedł. Nie myślcie, żebym tego nie zrobił, ponieważ jestem szalony. Okej, więc tak, zobaczmy nasz status. Ponieważ już nie pamiętam za bardzo, co się tutaj działo. Dawno w to nie grałem. A no tak, Yukari ma więcej expa na następnego levela, ponieważ ją ubił boss ostatni. Ten skurczybyk, który ubił mnie jednym ciosem. Tak czy siak w tej podejrzewam, krótkiej sesji będziemy się socjalizować. Jej, szkolne życie, here I come. Będzie ciekawie. I właśnie stałem się zmęczony. O, cześć Maciek, ha? Jesteś sam? Chłopie, słyszałem pewną plotkę o ciebie i Yukari. Nie, zaraz. Chłopie, myślałem, że ta plotka o tobie i Yukari była prawdą. Jest wciąż wcześnie. O tak? Nie, cóż, to nie tak, że mnie to obchodzi czy coś. Ale miałeś trochę złego szczęścia, odkąd się tutaj przeniosłeś. Wiesz, chłopie, te wszystkie dziwne rzeczy, które się teraz dzieją. Jak wszyscy mówią, że słyszeli te dziwne głosy, ponieważ są opierdzieleni. Cóż, sądzę, że ty zawsze słuchasz. Sądzę, że skoro zawsze nosisz twoje słuchawki, to niczego nigdy nie słyszysz. Ej, ja mam uczucia, wiesz? To, że noszę słuchawki, nie oznacza, że nie mam pojęcia, co się dzieje wokół mnie. Ktoś stoi przed twoim biurkiem. Pewnie ten ktoś jest niewidzialny. O! To ten chłopak, z którym gadałeś dzisiaj rano. Hej, chłopie! Chcę kupić sobie ramen po szkole. Chcesz pójść ze mną? Dlaczego pytasz mnie? Dlaczego chcesz jeść? Bez żadnego powodu. Po prostu nie mam nic do roboty później. I myślałem, że moglibyśmy skończyć naszą konwersację, którą mieliśmy dzisiaj rano. Więc co powiesz, chłopie? Pójdźmy zjeść trochę ramen i pogadajmy. No, pewnie, że zaakceptowałem, bo nie miałem innego wyjścia. A, i tutaj social linki. Tak przy okazji, Kenji to nasz pierwszy social link, który zapewne zmaksymalizujemy. Przy okazji on bardzo lubi ramen. Cały czas z nim będziemy chodzić tutaj. Ślurp, ślurp, guluk, guluk. Uff, no i o tym właśnie mowa. Więc miałem rację, czy miałem rację? Ten ramen smakuje świetnie, czyż nie? Tak przy okazji. Ja tego ramen nie jem. Jestem pewien, że wsadzają tutaj jakiś specjalny składnik. Coś, czego nie ma w innych zupach ramen. W innych sklepach, w Skartal czy coś. To na pewno jakiś sekretny przepis. Czy tam coś. O, wybacz, mój błąd. Naprawdę zapędzam się, kiedy tutaj jem. Zamknij się jedz. Zgadzam się z tobą, niech będzie. Jeżeli chcecie, żeby wasze socjalinki dobrze poszły, to zawsze zgadzajcie się ze wszystkimi, nieważne jakie durnoty będą mówić. Naprawdę? Serio? Naprawdę możesz... appreciate... czerpać radość z subtelnego, lecz zróżnicowanego smaku tej zupy? Wow! Nie wyglądasz jak na typ z gościa, z którym normalnie bym się przechadzał. Ale myślę, że wygląd to nie wszystko. No właśnie. Zresztą moje niebieskie włosy się z tobą nie zgadzają. Wygląd to jest wszystko. I dalej siorbisz jak prosiak. Tak przy okazji, chłopie, słyszałem, że ty, Yukari, jesteście blisko. Ja pierdzielę, ruszasz się bardzo szybko. Znaczy, dopiero teraz się... Dopiero... się tutaj przeniosłeś. Nie mogę ciebie obwiniać.
mężczyzna musi być agresywny w dzisiejszych czasach. Pewnie się napierdzielać o jakąś sukę. Właśnie tak się dzieje w szkole w TWN-ie. Hej, spędźmy razem czas po szkole któregoś tam dnia. Będziemy żreć trochę jedzenia i ci powiem o moim sekretnym planie. Poczekaj, póki to usłyszysz, chłopie. Będziesz się po prostu padniesz. Wygląda na to, że Kenji cię lubi i stałeś się przyjacielem z Kenjim. I o nie. I tutaj też snajperzy są, ja pierdziele. Dajcie mi spokój. Przy okazji mam tutaj na telefonie Google Translate, więc jeżeli bym w jakimś momencie zalagował, to zawsze może mnie tu uratować. To nic. O i właśnie teraz mamy ten social link z Arkany Magika czy tam coś. I im większy rank, tym więcej expa dostaniemy za połączenie persony z tej Arkany. Jej! Dobra, w porządku, to właśnie o tym mówiłem. Tak, tak. Będziemy gadać z ludźmi, nasz social link się powiększy i będziemy mieli lepsze persony. W sensie, że będziemy mieć więcej expa za fuzję. O, już jest noc, cholera! Przegapiłem mój ulubiony show w TV, na pewno szkołę w TWN-ie, albo Naruto w końcu lubi ramen. Ach, chłopie, jesteś naprawdę poważny, no cóż, idźmy. Kumalski zdecydował się powrócić do akademika. I let's go, i tak nie mam nic do roboty. Welcome back. Hello. Czy sprawdzałeś twoją kondycję? Eksplorowanie Tartarusa może być bardzo wyczerpujące. Jeżeli zużyjesz twoją kondycję eksplorując wieżę, będziesz zmęczony przez resztę następnego dnia. No i tak, i reszta też tak samo będzie albo zmęczona, albo nie. Czasem też mogą i zachorować. Tak czy jak trzeba na to uważać. Zresztą właśnie to przed chwilą doświadczyliśmy, więc nie wiem, po co ten tutorial jest. Tak więc no, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie idziemy do Tartarusa i tyle. Przy okazji zobaczymy, jak tam sytuacja u innych wygląda. Zmęczona. O, ty dobrze się czujesz, ja cię kręcę. Nie spodziewałem się tego. Jak ty to robisz? Pewnie ta czapka. Twoja persona jest jak, tak jakby twoją częścią. To właśnie dlatego moja uczy się tylko fizycznych skilli. Ponieważ chłopi powinni walczyć swoimi pięściami. Mano i mano. O, taki i używam miecza. No, chłopy powinni walczyć pięściami, a miecza używa. Magia kibelka. Zobaczymy, czy na mnie zadziała. O, proszę, pobłogosław mnie tym szczęściem i żebym już nie był zmęczony. Mam nadzieję, że to tak działa. Nie czujesz się zbyt dobrze. Głupi bogowie kibelka. Cóż, wolę łuki strzały prawdopodobnie dlatego, że należę do klubu ucznictwa. To, co jest świetne w łuku, jest tak, że nie potykasz się, kiedy wróg zdodżuje jeden z twoich ataków. Tak gdzieś, no, mimo tego łuki nie robią zbyt dużo obrażeń i często chybiają. Ale możesz zawsze zbalansować te negatywy twoją personą, więc nie ma czym się martwić. W sumie jeżeli tutaj nasza główna postać mogłaby używać jeszcze innych broni, to bym dał jemu łuki, bym cały czas łuku używał, ponieważ lubię łuki. W sumie jestem nawet dość celny. Twój pokój. Hell yeah, go back. Jesteś zmęczony i nie czujesz się zbyt dobrze, więc idziemy spać. Yes. Przy okazji łyknę herbaty. Czy nie jestem zmęczony, ponieważ odpocząłem? Słyszysz konwersację, ponieważ jesteś szpiegiem. Czy to tylko ja, czy jest coraz więcej dziwnych ludzi ostatnio? Mówisz o tym syndromie apatii, czyż nie? Mój sąsiad to ma.
po prostu powoduje, że się zaraz żygam, jak o nim pomyślę. Czasami myślę, że może być, że też mogę to mieć i to mnie przeraża. Może po prostu potrzebujesz trochę ćwiczeń. Hej, atletyczne drużyny dzisiaj akceptują nowych członków. Może powinnam dołączyć i przy okazji te kluby, sportowe kluby i socjalinki. A, dobra. Dzwonek zadzwonił. Tak więc no, dołączymy sami do takiego klubu, myślę. Ta. Dobra, więc tak. O ile dobrze pamiętam, jest klub pływactwa, kendo i czegoś jeszcze. Tak więc chyba wiem, do czego dołączę. A no bo w końcu napierdzielam się mieczem. To więc oczywiście, że kendo. I przy okazji powinienem jeszcze posprzedawać te śmieci, które mam przy sobie. Ta, zarąbiście. Nie mogę się doczekać wakacji. Kurde, miałem kluby ogarnąć, a to nic. Jeżeli to zignorujemy, to ewentualnie nauczycielka do nas przyjdzie i zmusi nas, tak jakby, do pójścia do jakiegoś klubu. Dobra. Tak więc nie ma czegoś, nie ma czym się martwić. Okej, najpierw trzeba posprzedawać. Sprzedaje się rzeczy tutaj. Dobra. W sumie nawet nie wiem czemu za pierwszym razem, jak tutaj przyszedłem, to nie zauważyłem tego sel. No trudno. Tak, bierz wszystko, nie potrzebuję tego złomu. Hej, chciałem sprzedać dwa, nie jeden. Ta. Imitation katana. Do widzenia. Armory wszystkie też posprzedaję. Szkoda, że nie mogę sprzedać kilka rzeczy jednym wciśnięciem przycisku. Przyciska. Raczej. Mogę coś z przedmiotów posprzedawać? Te kurde ataki przedmiotowe mogą mi się przydać, jako że to jest hard mode. Ale nie wiem. Może sprzedam je kiedyś, ale na razie je zostawię. Gwarantowana ucieczka. Zostałem tylko dwa, myślałem, że mam trzy. Balm of Life, ta Empress Mask. Ciebie mogę sprzedać. Triesto Gem. A to zaraz. To jest z walki, a to jest z dungeona, okej. Igaru. Jeden jen za kartę Yu-Gi-Oh! No, błagam cię, to jest najrzadsza karta na świecie. Okej, 31 mam, tak? Akcesorium sobie jakieś kupię. Sobie, ponieważ jestem najważniejszy. Zaraz, co to robi? Low revival chance for death from darkness. A, że w sensie, że jak nas pierdzielnie jakiś spell z ciemności, to mamy małe szanse, że zostaniemy wskrzeszeni, ale to małe szanse, więc mnie to nie interesuje. A tutaj to samo, tylko że ze światłem. Increases ice damage, fire. Ja zawsze kupuję te od HP i SP. Pewnie, że tak. Jeszcze ze dwa kupię. Nie, zaraz. Dla Yukari kupię to od SP. Tak jest. Spadam stąd, chyba że masz coś fajnego. Uff. No to już jest warte kupna, ale wolę się skupić na zbrojach. O, plus 4, to już nie jest warte kupna. A, ale to. Moment. Plus 22 do. 22 do tego, do uników. Powinienem? 22, więc niech będzie. Plus 1 do agility do tego. Ty masz 4, ty też masz 4, w porządku, ponakupuję im te buty. Tako. Cholera, może niepotrzebnie akurat się na tym skupiałem, bo mam jeszcze te przedmioty normalne do kupienia jakieś. Chociaż może. Wiecie, te medycyny i tak dalej. Jeszcze im tego nie założyłem, okej. Zrobimy to teraz, jeśli jeszcze pamiętam.
ty dostaniesz Spirit Ring i Life Ring. Jak teraz nasze staty wyglądają? 151 plus 11 SP zawsze coś. Jest dobrze. I chodźmy teraz kupić jakieś lekarstwa. Ponieważ nam się przydadzą. Dobra, ma nowe rzeczy w tym. O, this poison! Wow, nareszcie! Ale nieważne, więc tak. Revival Bead Z2. Ty mnie tutaj nie wygasaj w telefonie. Kocie żarcie mi się przyda, wezmę, kupię jedno. Oczywiście nie będę tego jadł podczas walki. Pewnie, że nie. Patra Gem. To mi się przyda. Muszę być przyszykowany na wszystko. Czy nie mam czasem This Poison? No, mam 4, okej. This Rage. Z 1 kupię. Chyba jeszcze nie będziemy z tymi wszystkimi. O, to nam... Właśnie, This Charm. To jest najbardziej niebezpieczny status problem w grze. Kiedy on się pokaże, to wtedy powiem mniej więcej, o co biega. Teraz nie chce mi się tłumaczyć. No i jeden medicine. Mogę coś sprzedać? Nie. Zobaczymy, jak tam nasz inwentarz wygląda. Ta jest w porządku. Super kocie jedzenie. Myślę, że to by było na tyle. Idziemy do tego, do akademika. Town map raczej. Chciałem powiedzieć, nie town map. Dorm. Na razie będę się skupiał na tym, na akademiksach. Tam social linki będę od czasu do czasu robił. I nie wszystkie. Od razu mówię, bo lubię grać w sposób, jaki lubię. A, czy dołączyłeś do jakichś klubów? Nope. Cóż, nie czekaj zbyt długo, ponieważ szybko się zapełniają. A tak przy okazji, powinniśmy pójść dzisiaj do Tartarusa. Z tymi wszystkimi zgubionymi myślę, że powinniśmy zrobić coś, czym po prostu powinniśmy pomóc. Do tego nie mam dzisiaj żadnych praktyk, więc przyda mi się dodatkowe ćwiczenia. Przydadzą mi się. Just don't take it lightly. Jest tam niebezpiecznie. Jestem... Wiem o tym. Dobra. O, Akihiko. Siema, co słychać? Jestem taki znudzony po szkole, ponieważ nie mam nic innego do roboty i ponieważ nie mogę robić żadnych treningów. Tak przy okazji, czy dołączyłeś do jakichś klubów? Nie, jeszcze nie. Są pewne kluby, do których nie będziesz mógł dołączyć, póki nie sprostasz pewnym kwalifikacjom. Nie ma zbyt dużo klubów, więc powinieneś spróbować wszystkie sprawdzić. Kurde, dajcie, przestańcie mi mówić, co ja mam robić do jasnej ciasnej. Przy okazji, status. Jak tam reszta się czuje? O, ty czujesz się świetnie, no idealnie, kiedy akurat w Tartarusie już nie mam nic do roboty. Nie muszę iść do kibla, nie chcę mi się. Wracam do mojego pokoju. Idziemy się uczyć. Ponieważ nie mam nic innego do roboty. Kropka, kropka, kropka. O, gdyby to tylko było takie łatwe. Dwudziesty piąty, sobota. I do szkoły w sobotę, no. To jest smutne. O, hej, wiesz, że... Sklep z książkami... Czy znasz ten sklep z książkami w tym strip malu? Dobrze, że nie w strip klubie. Czy to nie ma tego całego wielkiego otwarcia dzisiaj? A? Sklep z książkami? Tak, wyjdź z stacji Iwatoda, idź prosto przez chwilę i to zaraz po tym, jak przejdziesz skrzyżowanie. Byłem w tej szkole przez jakiś czas. Powinieneś eksplorować to miejsce częściej. Kurde, ale lagi zaliczam, to jest coś strasznego. Tak, nie obchodzi mnie to. Moment. Kurde, 19 minut. Dopiero nagrywam w pożądalu. Muszę zrobić coś ciekawego w końcu.
A mówiąc coś ciekawego, mam na myśli powrót do dormitorium. Jej! Chociaż nie, przecież w szkole też mogę akademiksy ulepszyć, więc zróbmy to. Tak. Kurde, gdyby tak teleportacja w prawdziwym życiu się przydawała, żeby istniała. Laboratoria, faculty office, gdzie to było? Znajdę to ewentualnie. Kurde, wy wszyscy jeszcze tu stoicie, ja zdążyłem pójść do mojego akademika w to i z powrotem i wy jeszcze tu jesteście, no. Moment, gdzie to było? Classroom. Biblioteka gdzieś tutaj jest. A przy okazji. Hi there, welcome. O, 32 jen. Coś mogę? Book cover. Jestem ciekaw, co to jest. Nigdy w życiu tego nie kupowałem, ale... And. Dzięki, nie mam pieniędzy. Jestem biedny i spłukany. Wydałem wszystko na kurde głupie rzeczy, jak buty i zbroje i... Laboratorium nie. Artroom nie. Holender, gdzie to było? Blać. Kurde! Faculty Office Hallway. Pewnie tutaj. Jest biblioteka. Tak jest. Rozwiązałem trudne zadanie z matematyki. I hura. Ja to jestem, kurde. Where have you been? A gdzie byłem? W bibliotece. Wiesz, powinieneś trenować, kiedy mnie nie ma. Jeżeli coś się stanie, to wy będziecie musieli się z tym uporać. Tak, wiem, rozumiem, kurde. I znowu do mnie idziemy. Oni niech tam sobie siedzą, nie obchodzą mnie. Mam moje niebieskie włosy, niepotrzebni oni mi są, przyjaciele żadni. Jej! Dobra, i teraz nareszcie wolne, niedziela. Trochę to potrwało. Nie ma dzisiaj szkoły. O! Telefon? Od kiedy mam telefon? Ej, tu jest Kenji, masz czas pogadać? Tak. Nie masz nic zaplanowanego? Chcesz ze mną gdzieś pójść? Pewnie, czemu nie? Serio? Fajnie! Zajebiście! Daytime. Polonia Mall, Power Records. Łazisz sobie z Kenjim raczej. Tak, w końcu dostałem nowego singla Dezys. Nie wiem, co to jest. Dezys jest świetnym piosenkarzem. Wygląda tak fajnie na stage'u. Wygląda na to, że jest bardzo podniecony ten Kenji. Spokój się. Hej, to jest pierwszy raz, kiedy widziałem cię w normalnych ciuchach, chłopie. Patrzę na moje ubrania. Przestań, onieśmielasz mnie. Nieźle, nieźle. Ale są pewne rzeczy, w których mógłbyś wyglądać lepiej. To podłe. Jak co? Tak, to jest duch walki, chłopie. No więc zobaczmy. Tak jak to. Tak, to wygląda lepiej. Ale zaraz, ale czy coś mi nałożyłeś? Czy w swojej głowie jakiś image sobie wykreowałeś? Ja tam nie wiem. Wyglądasz całkiem ładnie. Jesteś całkiem przystojny, chłopie. Dziękuję. Jeżeli będziesz pracował na tym, będziesz się ubierał, to będzie wszystko w pożądalu. W ten sposób będziesz mógł być moim skrzydłowym, czy coś. Okej. Okay. Ale... kurde tego. Nie dostałem social linka. Hello. O, seryjnie, te moje ciuchy wyglądają naprawdę fajnie. Ale moje słuchawki zawsze są wszędzie ze mną. To jest część mnie. Okej, mam nadzieję, że nie przegapiłem tego, o czym myślę. O, przegapiłem. Cholera! Kenji, niech cię szlak.
telezakupy mango, chciałem zerknąć na telezakupy mango, ale wygląda na to, że jak z kimś łażę po mieście, to później nie mogę tego zrobić. Dobra, już w porządku. I znów do szkoły. O, mamy czerwony dzień, środę. Cześć, jestem taki zmęczony w poniedziałki. Czy nie powiedziałeś tego samego ostatnim razem, czy tam tydzień temu? Czy nie ma dzisiaj jakiegoś specjalnego zebrania porannego? Jak to jest, że mamy dzisiaj jakieś zebranie? Mieliśmy przecież takowe tydzień temu. Pamiętasz, jak świetnie tam Kirijo Senpai napierdalała przed nami wszystkimi tydzień temu? O tak, te napierdalanie było zajebiste. Ale mimo tego, że nie zrozumiałem większości z tego wszystkiego, to co usłyszałem było, że dyrektor stał się zazdrosny, więc swoje własne przemówienie zrobił, żeby porównać je, czy tam, żeby pokazać, kto tu kurde rządzi. Serio? O co z tym wszystkim chodzi? Czemu musimy cierpieć przez jego ego? Wibracje ego. We'll now begin this morning's assembly. Dziękuję za voice acting. First, our principal has some words he'd like to share with you. Please give him a warm welcome. Thank you. Wyglądasz jak ziemniak. What's the deal with the assembly? Też chciałbym to wiedzieć. About the recent incidents? Być może. Who cares? No właśnie. The principal doesn't know anything about the shadows anyway. I just hope this doesn't take too long. To chyba dobrze, że będzie gadał i gadał, no bo w końcu lekcje minął w ten sposób. I know, his speech is always drag. Tym lepiej! Today, I'd like to tell you about my vision for this school year. Wszyscy będziecie wyglądać jak ziemniaki. As you are aware, strange incidents have been reported on the news lately. It is my firm belief that none of you are involved. However, if we want to better our school, then we all need to accept responsibility for change. Ach, pierdzielenie o Chopinie. Dig deep down inside and tap into your imaginations. Buu. But don't lose touch with reality. As they say, there's no use crying over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ale trzeba płakać, ponieważ to jest mleko, a mleko się pije i jak ci się chce pić, jesteś na pustyni i rozlejesz mleko, to będziesz kurde płakać. Tak. Wait a minute. Doesn't this remind you of Mitsuru Senpai's speech? Yeah, you're right. Plagiater. To plagiat, mówię wam.